Tak sobie myślę, że dzisiaj moja córka to będzie bardzo szczęśliwa, bo to będzie taki odcinek, w którym będzie mało gadania, a dużo będzie z koncertu. Dzień dobry Państwu. No to dzisiaj 10 km pękło. Jest godzina 7:10, a jest kompletnie jasno. Super. I jest ciepło. 3 na plusie. A w ogóle to chciałem powiedzieć taką rzecz. W ostatnią sobotę zagrałem swój pierwszy koncert jako perkusista od 20 lat. I strasznie to było fajne. W ogóle to był fajny koncert dlatego, bo bardzo, bardzo dużo starych znajomych przyszło, których nie widziałem 5-10 lat. Takich znajomych jeszcze z barów, których już nie ma. No i to było super. Także miłego dnia. Ryki, krzyki i smyki. Słuchawki zainwestowałem. Wszystko. Tak sobie leży przy plaży. Nastroje przed koncertem. Zdwoje. Piękne. Bardzo pozytywne. Super. Teraz nastroje. Obie strony. Jedna będzie dobra. Zmieniane strony były? Wezmę tą płytą lampę, niech będzie moja strata. Chujową lampę. No to gramy. Koncert.
Będzie o strachu. Ale zanim będzie o strachu, patrzcie, jakie tutaj świetne hale magazynowe nowe powstają. Uwaga. Dobra. Takie rzeczy w Domaniewie pod Warszawą. Jakby co. No, więc dzisiaj będzie o strachu. Ale nie o takim strachu, że się boimy czegoś bardzo konkretnego, albo mamy jakąś tam słabą sytuację w życiu i nie wiem, zagrożenie życia czy coś. Tylko ja mam na myśli takie strachy codzienne. Każdy z nas się tam czegoś boi, w sensie są rzeczy, których nie lubi robić, albo sytuacje, w których się czuje niekomfortowo. Ja bym proponował, żeby stawać z tymi codziennymi strachami twarzą w twarz po prostu. Po to, żeby one przestawały istnieć. Bo chodzi o to po prostu, żeby codziennie robić taką jedną rzecz, która odrobinkę zmniejszy ten strach. Czyli na przykład, jeżeli boicie się wystąpień publicznych, no to możecie sobie kupić kamerę i do niej zacząć gadać, tak jak ja robię teraz. Albo możecie codziennie zwracać się do jakiejś grupy ludzi, nie wiem, u was w pracy czy w szkole. Próbować ich zainteresować tym, co macie do powiedzenia. Jeżeli macie problem z pisaniem tekstów na przykład, no to odpalenie bloga i zaczęcie publikowania swoich własnych tekstów na tym blogu i ustalenie sobie jakiegoś tam, powiedzmy, kalendarza publikacji, no to jest idealna sprawa, tak? Z biegiem czasu, codziennie, co dwa dni, regularnie, robiąc takie rzeczy, których się obawiacie, w których się nie czujecie wystarczająco pewnie, zmniejszycie ten strach, zmniejszycie te obawy, udowodnicie sobie, że jesteście coraz lepsi w tym, co jeszcze niedawno było dla was trudne. No i ten strach zniknie. To jest... Dlatego ja mówię o takim oswajaniu strachu, tak? Rozmowa przychodząca. Check one, two. Jest jeszcze jedna taka dosyć ważna kwestia związana ze strachem. Mianowicie dosyć często boimy się, co to będzie, jeżeli coś zrobimy i nam nie wyjdzie, co sobie inni pomyślą. Tak naprawdę pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest, co sobie inni pomyślą, jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli stchórzymy, jeżeli podjęliśmy się czegoś, a później do tego nie przystąpimy, albo jeżeli w ogóle się czegoś nie podejmiemy. Co my o sobie pomyślimy? Ja bardzo często mam tak, że pewnych rzeczy bym sobie po prostu nie wybaczył. Dlaczego nie spróbowałem czegoś zrobić? Dlaczego nie spróbowałem przekroczyć jakiegoś tam ograniczenia, które dla mnie w pewnym momencie było? Nie ma to znaczenia, co sobie ludzie pomyślą. Ale ma znaczenie to, co wy sobie o sobie pomyślicie, jeżeli tego nie zrobicie. Do zobaczenia już niebawem.